dzieci. Grudzień. Choć zima zaczyna się dopiero 22 grudnia, grudzień uznaje się za miesiąc typowo zimowy. Wszystkie liście już opadły. Zielone są tylko rośliny iglaste i niektóre krzewy. Mamo, a dlaczego rośliny iglaste nie zrzuciły igieł na zimę? Są one lepiej przystosowane do trudnych warunków klimatycznych. Igły są pokryte grubą skórką i woskową substancją, która chroni je przed niską temperaturą i utratą wody. Są także mniejsze od liści, przez co łatwiej o nie zadbać. Wyjątkiem jest modrzew, który gubi swoje delikatne igły. Co jeszcze dzieje się na początku grudnia? Zwierzęta zapadają w sen zimowy. W grudniu możemy zerwać jemiołę, a potem czekać na śnieg i zimę. Kamlotki. Zima. Przyszła zima. Czas na zabawy w śniegu. Czy już ulepiliście swojego bałwana? Spójrzcie na mojego. Podoba wam się? Cieszę się, gdy pada śnieg. Jest wtedy tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Możemy jeździć na sankach, rzucać się śnieżkami, zrobić aniołka w śniegu, albo ulepić bałwana, takiego jak mój. A nawet jeśli nie ma śniegu, to też jest fajnie. Możemy wybrać się na lodowisko i pojeździć na łyżwach. Lub zaprosić do siebie przyjaciół i spędzić miły zimowy wieczór, pijąc wspólnie gorące kakao. Ale zima to nie tylko czas radosnych zabaw. To bardzo ważna pora roku, podczas której przyroda zapada w sen i przygotowuje się do wiosny. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć, kiedy zaczyna się zima. Tak naprawdę możemy mówić o dwóch zimach. Zimie kalendarzowej i zimie astronomicznej. I każda z nich zaczyna się innego dnia. Ojej, pogubiłem się w tym trochę. Mamo, pomóż mi proszę. Już tłumaczę, Kaziu. Kalendarzowa zima zawsze przypada na 22 grudnia. Jest to stała data wyznaczona przez nasz kalendarz. Z kolei pierwszy dzień zimy astronomicznej jest inny każdego roku i zaczyna się w momencie przesilenia zimowego. Ach, no tak, już pamiętam. A podczas przesilenia zimowego mamy najkrótszy dzień w roku. Zimą światła w ciągu dnia jest niewiele. Gdy wracam do domu z przedszkola, już zaczyna się robić ciemno. Częściej też czuję się zmęczony i senny. Tak, niestety brak światła trochę nam doskwiera. Ale za to już na samym początku zimy dzieje się dużo przyjemnych rzeczy. Tak, Boże Narodzenie, no i Sylwester. A w styczniu dużo dzieci ma ferie zimowe. Pamiętamy też o dniu babci i dziadka. Potem w lutym świętujemy Dzień Zakochanych, czyli walentynki. A na początku marca jest Dzień Kobiet. Tak, zimą mamy bardzo wiele ciekawych świąt. Ale nie o nich teraz będziemy mówić. Kaziu, a może opowiesz nam, jak zimują rośliny i zwierzęta? Oczywiście! Pani Basia z przedszkola wszystko mi wytłumaczyła. Większość roślin odpoczywa głęboko w ziemi, w formie nasion, kłączy i cebul. A krzewy i drzewa, które zostały na powierzchni, zrzucają liście oraz chronią swoje pnie i gałęzie grubą warstwą kory. Rośliny iglaste są zielone cały rok. Wyjątkiem jest modrzew,
który zrzuca swoje igły i podobnie jak rośliny liściaste, jest goły całą zimę. Podczas zimy niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy. Należą do nich niedźwiedzie, jeże, nietoperze, susły, motyle, żaby czy ślimaki. Inne zwierzęta, takie jak lisy, króliki czy sarny, nie zapadają w sen zimowy i muszą przetrwać ten trudny okres. Część z nich wędruje w poszukiwaniu lepszego schronienia i pożywienia. Robią tak niektóre ptaki, na przykład bociany, które przelatują tysiące kilometrów na południe. Ptaki, które nie odlatują do ciepłych krajów i zimują w Polsce, to między innymi wróble, sikorki, kosy, jemiełuszki, rudziki, gile i sujki. Zima nie jest dla nich łaskawa, ale możemy je dokarmiać, by pomóc im przetrwać. Jeśli zdecydujemy się na ten krok, powinniśmy robić to regularnie i nie przerywać. Dokarmiane ptaki szybko się przyzwyczajają i przestają samodzielnie szukać pożywienia. Dziękuję, to bardzo ciekawe, Kaziu. Nasi widzowie chcieliby się jeszcze dowiedzieć czegoś o głównym symbolu zimy, czyli śniegu. Opowiedz nam, jak powstaje śnieg. To będzie trudne, ale postaram się wam wszystko wytłumaczyć. Śnieg powstaje dzięki wodzie, która paruje, a potem krystalizuje się w chmurach. Woda posiada trzy stany skupienia: ciekły, stały i gazowy. Stan ciekły to woda, jaką znamy i korzystamy na co dzień. Gdy temperatura jest niska i schodzi poniżej 0 stopni Celsjusza, woda w formie ciekłej zamarza i zmienia się w lód, czyli formę stałą. Z kolei, gdy jej temperatura jest wysoka, woda paruje i zmienia się w parę wodną. Jest to stan gazowy. Śnieg powstaje, gdy woda jest w stanie gazowym, czyli para wodna ulegnie krystalizacji. Do krystalizacji potrzebna jest niska temperatura i malutki pyłek lub drobinka kurzu, który stanie się środkiem naszego płatka śniegu. A jak dokładnie powstaje? Otóż dzieje się to w chmurze, która jest zbudowana z pary wodnej. Jeśli temperatura jest niska, para wodna zamienia się w lód. Następnie napotyka na swojej drodze drobinkę kurzu, do której się przykleja. Dołączają do niej inne kawałeczki lodu i tak powoli formuje się nasza piękna śnieżynka. Gdy śnieżynki są już duże, w pewnym momencie zaczynają spadać z nieba pod wpływem ciężaru. Leżąc na ziemi, przyklejają się do siebie, tworząc gęsty biały puch, czyli śnieg. Pięknie to wytłumaczyłeś, Kaziu. Śnieżynki mogą mieć przeróżne kształty, a każda z nich jest inna i nie ma drugiej takiej samej. A jeśli na zewnątrz nie ma śniegu, możemy zrobić śnieżynki z papieru. Patrzcie, tę zrobiłem sam. Z drobną pomocą pani Basi. Musiałeś się bardzo napracować. Patrz, mamo, znowu pada śnieg. Chodźcie, ulepimy razem nowego bałwanka. Aby ulepić bałwanka, potrzebujemy dużej ilości śniegu. Musi być to śnieg lepiący, z którego możemy zrobić śniegową kulę. Kulę toczymy po ziemi. Gdy to robimy, kula staje się coraz większa. Gdy będziemy zadowoleni z naszej kuli, stawiamy ją w wybranym przez siebie miejscu. Będzie podstawą naszego bałwanka. Musimy zrobić jeszcze dwie mniejsze kule. Jedną na brzuszek, a drugą na głowę. Mamy już wszystkie części bałwanka. Musimy je ułożyć na sobie i uformować.
I o to chodzi. Teraz musimy zrobić mu nos. Przyda nam się do tego marchewka. Brakuje jeszcze oczu. Tradycyjnie robi się je z kawałków węgla. Podobnie robimy buzię i guziczki. A jeśli nie macie węgla, możecie użyć małych kamyków, orzechów, szyszek lub suszonych owoców. Pamiętajcie, aby nie używać do tego elementów sztucznych, takich jak plastikowe guziki, które mogłyby zaszkodzić zwierzętom. Wygląda fantastycznie. Zrobimy mu jeszcze ręce z dwóch patyków. A na koniec możemy go ubrać. Dam mu swoją starą czapkę, szalik i rękawiczki. Brawo! Nasz bałwanek jest gotowy. A czy wy ulepiliście już swojego bałwanka w tym roku? Bawcie się dobrze i czekajcie na nowe odcinki. Do zobaczenia! Kamlotki. Bezpieczne ferie zimowe. W styczniu wszystkie dzieci cieszą się na myśl o zabawie w śniegu. Na szczęście już niedługo zbliżają się ferie zimowe i będziemy mieli dużo czasu, aby nacieszyć się zimą. Ferie zimowe to przerwa szkolna, która trwa aż 2 tygodnie i co roku odbywa się w innym terminie, w styczniu lub w lutym. Wykorzystajmy ten czas na odpoczynek i cieszmy się z atrakcji, które oferuje nam zima. Za chwilę poznacie podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych. Odpowiedni ubiór. Zimą musimy zadbać o ciepłe ubranie. Pamiętamy o czapce, szaliku, rękawiczkach, szczególnie gdy temperatura schodzi poniżej zera. A jeśli wyjeżdżamy w góry, musimy pamiętać, że pogoda jest tam bardzo zmienna. Obserwujmy prognozę pogody i miejmy na uwadze, że temperatura może znacznie się obniżyć, gdy będziemy zdobywać wyższe piętra gór. Podczas jazdy na łyżwach lub nartach warto zadbać o odpowiednią odzież sportową, która jest dopasowana do ciała i nie krępuje ruchów w przeciwieństwie do zwykłej zimowej kurtki. Podczas uprawiania sportów zimowych musimy koniecznie zaopatrzyć się w kask. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jazda na sankach. Jazda na sankach to super zabawa. Pamiętajmy jednak, że nie z każdej górki możemy zjechać. Zwracajmy uwagę na zakazy i nie korzystajmy z pagórków położonych blisko jezdni. Może to się skończyć bardzo źle. Wybierajmy miejsca bezpieczne, z dala od ulic. Jadąc na sankach, myślmy o innych i miejmy oczy szeroko otwarte. Jeśli nie będziemy uważać, możemy przez przypadek kogoś potrącić. Zjeżdżajmy tylko po upewnieniu się, że nikogo nie ma na naszej trasie. Jazda na łyżwach. Jeśli chcemy nauczyć się jazdy na łyżwach, robimy to tylko pod opieką osoby dorosłej, najlepiej wykwalifikowanego instruktora. Jeździmy tylko po wyznaczonych lodowiskach. Zamarznięte jeziora lub stawy są niebezpieczne i nie wolno nam po nich jeździć. Jeśli warstwa lodu okaże się zbyt cienka, może dojść do jej pęknięcia. Można wtedy wpaść do lodowatej wody, która jest zagrożeniem dla naszego zdrowia, a czasem i życia. Jeździmy tylko w jednym kierunku, zgodnie z ruchem innych łyżwiarzy. Jazda na nartach. Rodzinny wypad na narty to bardzo popularny sposób na spędzenie ferii zimowych. Jazda na nartach to nie tylko zabawa, ale też trudny sport. Kask na głowie to konieczność. Zachowajmy ostrożność i wybierzmy stok odpowiedni do naszych umiejętności.
przed zjazdem upewnij się, że nikogo nie ma na twojej drodze. Nigdy nie wychodź poza trasę i nie zajeżdżaj innym narciarzom drogi. Nie zatrzymuj się i nie stój na środku trasy. Jeśli musisz się zatrzymać, zjedź na bok i zatrzymaj się obok innych stojących narciarzy. Zabawa w śniegu. Wszyscy lubimy bawić się na śniegu, urządzać śnieżne bitwy czy lepić bałwana. Podstawą zabawy w śniegu są ciepłe rękawiczki, które ochronią nasze dłonie przed przemarznięciem. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w obce osoby ani w samochody. To może spowodować wypadek. Nie lepimy śnieżek z ciężkiego, ubitego śniegu, ani nie wkładamy do nich twardych przedmiotów, na przykład kamieni. W żadnym wypadku nie nacieramy śniegiem twarzy swoich kolegów i koleżanek. Nie bawimy się w pobliżu budynków, z których zwisają masywne sople lodu. Gdy takie zauważymy, przerywamy zabawę i informujemy o nich osoby dorosłe. Kulik. Kulik to zaprzęg konny, do którego przyczepione są sanie. Odbywa się on na drogach leśnych. Popularne niegdyś samochodowe kuligi są dziś absolutnie zakazane. To niebezpieczna zabawa, która może skończyć się wypadkiem. Kulik prowadzony przez pojazdy mechaniczne na drogach publicznych i w strefach ruchu drogowego jest w Polsce zabroniony. Numery alarmowe. 112. Ten numer musi znać każdy z nas. 112 to uniwersalny europejski numer alarmowy, na który zawsze możemy zadzwonić, by uzyskać pomoc w krytycznej sytuacji. Warto jednak pamiętać inne numery, by dodzwonić się do właściwych służb i szybciej uzyskać odpowiednią pomoc. 997 to numer na policję. 998 to numer do straży pożarnej. 999 to numer na pogotowie ratunkowe. 985 to numer do ratownictwa morskiego i górskiego. Będąc w górach, warto go znać. Nośmy odblaski. Odblaski zwiększają widoczność dzieci na drodze. Są bardzo pomocne, szczególnie w porze zimowej, kiedy szybko robi się ciemno. Warto zaopatrzyć się w kurtkę z odblaskowymi elementami. Możemy też ubrać odblaskowe buty, zawieszki lub inne gadżety. Bądźmy przykładem. Wiemy już, jak bezpiecznie się bawić na śniegu. Pamiętamy o odpowiednim ubiorze i znamy numery alarmowe. Aby ferie zimowe były bezpieczne, musimy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność. Miejmy na uwadze to, że patrzą na nas młodsze dzieci, które mogą naśladować nasze niewłaściwe zachowania. Dajmy im dobry przykład i przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji. Życzę Wam świetnej zabawy i udanego wypoczynku.